Często sięgamy po komiksy, lubimy je czytać. W oddziałach dla dzieci bibliotek znajduje się mnóstwo komiksów przeznaczonych właśnie dla tej grupy wiekowej. Prekursorem komiksu polskiego były przygody Koziołka Matołka autorstwa Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentowicza. Każdy z nas szedł śladem Koziołka do Pacanowa. Wielkim autorem i jednym z najsłynniejszych polskich autorów komiksu był Henryk Jerzy Chmielewski, zwany Babciem Chmielem. Właśnie w ostatnich dniach zmarł. To on w 1957 roku stworzył wspaniałą serię komiksu Tytus, Romek i Atomek. Ukazało się 40 tytusów, w tym 31 wydanych w formie ksiąg, a nabywców prawdopodobnie na komiksy Tytus, Romek i Atomek było 12 milionów miłośników tej lektury. To właśnie z Tytusem, Romkiem i Atomkiem młodzi czytelnicy przeżywali wiele przygód. Przenosili się w kosmos, byli w czasach prehistorii, średniowiecza, nawet znaleźli się na Dzikim Zachodzie. Wśród innych rysowników naszych polskich jest Charlotta Pawel, jest Janusz Christa. My stalowowolanie możemy być też dumni z urodzonych w Stalowej Woli, tutaj mieszkających, dorastających autorów bardzo znanych powieści komiksowych, mianowicie Grzegorza Rosińskiego, który urodził się w Stalowej, w tej chwili mieszka na stałe w Szwajcarii, a jest autorem serii Torgal, baśniowej opowieści o leśnym człowieku. Marzena Sowa, współautorka komiksu o Marzence, małej Marzi, które na początku pojawiły się we Francji, później w Polsce, dziewczynce, która wychowała się w czasach PRL-u. To tutaj na stronach tego komiksu możemy odnaleźć ulicę Stalowej Woli i niektóre jej budynki. Wśród stalowowolskich autorów komiksu jest także młody, utalentowany, zdobywający nagrody Jakub Wojnarowski. Ale są także komiksy przeznaczone dla starszych czytelników. Komiksy, które myślę warto przeczytać, bo tematyka jest ich bardzo ciekawa. Znajdują się one w wypożyczalni dla dorosłych i do nich serdecznie zapraszamy. Dzisiaj chcemy Państwu przedstawić kilka komiksów, zaprezentować je i zachęcić do ich wypożyczenia. Paski z przygodami profesora Filutka i jego pieska Filusia ukazywały się w tygodniku Przekrój w latach 1948-2003 oraz kilku książeczkach. I właśnie wszystkie przygody drukowane w tych książeczkach zostały zebrane w niniejszym tomie. Profesor Filutek to elegancki starszy pan. Nosi charakterystyczny staroświecki żakiet i melonik. Jest wesoły, dowcipny, a czasem troszkę złośliwy. Wciąż pełen energii i ciekawości świata. Na każdy problem znajdzie niekonwencjonalne rozwiązanie. Jego przygody są nostalgiczne, romantyczne, a zazwyczaj po prostu wesołe. I właśnie ta pogoda ducha Filutka udziela się czytelnikom, czyniąc z tych komiksów dzieło uniwersalne i ponadczasowe. Fale to oparta na faktach, zachwycająca wizualnie powieść graficzna, w której surfer, a jednocześnie ilustrator, opowiada o swojej ukochanej oraz ich wspólnej miłości do surfingu. Sport ten pozwolił im przetrwać niezwykle trudny czas zmagany ze śmiertelną chorobą. Komiks ten to nie tylko poruszająca historia miłosna, ale i oryginalne spojrzenie na zjawisko, jakim jest surfing, jego korzenie, ewolucje i najważniejsze postaci. Dla autora to nie tylko hobby, ale przede wszystkim filozofia pozwalająca przetrwać najtrudniejsze życiowe fale. Czarne nenufary to adaptacja powieści kryminalnej Michela Bussiego, która ukazała się w 2011 roku we Francji i od razu stała się sensacją. Była na pierwszych listach bestsellerów, zdobyła również bardzo dużo nagród. Podobny los był udziałem komiksu, który również zyskał wiele nagród i był bardzo poczytny. I cóż czytamy w tym komiksie? A więc jest w nim wszystko, co kochają miłośnicy kryminałów. Skomplikowana i zaskakująca zagadka, erotyczne napięcie, a nawet atrakcyjna lekcja historii sztuki.
W 2019 roku we Francji ukazał się komiks Wilk autorstwa weterana francuskiego komiksu, alpinisty, malarza Jean-Marca Rochette. Komiks, który w Polsce się pokazał, wydany przez wydawnictwo Marginesy, możemy wypożyczyć w naszej bibliotece. Jest to fascynująca opowieść ekologiczna o sile żywiołu. Bohaterem jest stary pasterz strzegący swojego stada owiec i młody wilk. Stoją oni po przeciwnej stronie barykady i prowadzą wyniszczającą walkę do ostatniej kropli krwi, do ostatniego tchnienia. Czy sytuacja i siły natury spowodują, że zaczną ze sobą współpracę? O tym przeczytacie Państwo w tym komiksie. Chcę zaznaczyć tylko, że w sposób fantastyczny autor komiksu opisał scenerię. Piękne, strzeliste Alpy, niebezpieczne granie, lodowce czy wysokie szczyty oraz przedstawił w sposób bardzo obrazujący siłę żywiołu i niebezpieczne sytuacje w górach. Opowieści makabryczne, oryginalny komiks Stephena Kinga, który po raz pierwszy ukazuje się w polskim przekładzie, to smakowity kąsek dla wszystkich miłośników czarnego humoru i komiksowej stylistyki lat 50. Komiks ten, wydany po raz pierwszy w 1982 roku, stał się kanwą filmu w reżyserii George'a Romero. Chciałam zachęcić czytelników do przeczytania komiksu Isabel Grimberg pod tytułem Encyklopedia Wczesnej Ziemi. Komiks ten opowiada o wczesnej i zapomnianej historii świata. Historie te składają się z różnych przygód pewnego młodzieńca, który opuszcza swój dom na biegunie północnym, aby powiosłować na biegun południowy i spotkać tam prawdziwą miłość. Pech chciał, iż kapryśne i zdumiewające pole magnetyczne wczesnej ziemi sprawi, iż chłopak nigdy nie będzie mógł dotknąć swojej ukochanej. Książka ta zawiera również historie odnoszące się do takich zjawisk jak bóstwa, monstra, obłąkani królowie, stare mądre wiedźmy, uzdrawiacze i szamanie oraz, jak już wspomniałam, najprawdziwsza miłość.